Rewanż Artura Szpilki z Mike'em Molo, chyba już przesądzony, 16 sierpnia w Chicago. To będzie łatwiejsza walka teraz dla Szpilki czy dla Molo, bo jednak znają się, Szpilka wie, że popełnił błędy. Czy Molo może być jeszcze lepszy niż w pierwszej walce? Na pewno będzie, dlatego że Molo przeszedł operację prawej ręki, którą rozbił jeszcze przed walką z Mike'em Molo. Powiedzmy sobie szczerze, przed walką, pierwszą walką z Arturem Szpilką, to jednak te przygotowania nie były optymalne. On był zbyt ciężki, startował ze zbyt ciężkiego poziomu. Musiał zbijać 40 prawie funtów. W tej chwili trenuje w Big Bear, będzie tam jeszcze raz. W tej chwili on ma zamiar przystąpić do obozu treningowego, ważąc mniej więcej tyle, ile chciałby ważyć w walce ze Szpilką, więc z punktu widzenia kondycyjnego, z punktu widzenia przygotowania bokserskiego, na pewno Molo będzie lepiej przygotowany, ale ja wiem z drugiej strony również, że Artur będzie lepiej przygotowany, no bo jednak on też miał wielką przerwę przedtem. Mhm. Walka zakończy się twoim zdaniem podobnie? A że zakończy się nokautem, nie mam żadnej wątpliwości. Mike Molo wie, że on na punkty nie wygra z Arturem Szpilką. Artur Szpilka nie chce wygrać na punkty z Mike'em Molo, więc innego rozstrzygnięcia na stadionie White Sox 16 sierpnia nie widzę. Artur chyba stracił jednak po tym występie, pomimo zwycięstwa w oczach amerykańskich dziennikarzy, no bo chyba jednak trochę łatwiejszej przeprawy się po nim spodziewali tacy ludzie jak tam Dan Rayfield i inni. To znaczy ja powiem szczerze, z jednej strony stracił, to jest prawda, ponieważ no, wiele się mówiło o tym wielkiej nadziei białej, kolejnej białych przychodzącej z Europy. Z drugiej strony Amerykanie ze względu na wielkość, na olbrzymią liczbę imprez pamiętają najbardziej ciekawe momenty. A ten knockout, który zafundował Artur Mike'owi Molo, był wielokrotnie pokazywany. Także z jednej strony sportowej tak, ale z drugiej strony no, Artur Mike niespełna 23 lata. Także no, może wiele podciągnąć, jeśli będzie potrafił w taki sam sposób skończyć walkę jak ostatnio, na pewno nie straci.